Na sekundę przeniesiemy się do Europarlamentu, żeby podsłuchać przez chwilę, jak wygląda przesłuchanie kandydata na komisarza. W tym wypadku chodzi oczywiście o Janusza Wojciechowskiego i przesłuchanie przed Komisją Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Posłuchajmy na chwilę. Słuchacie Radia Wnet. Chciałbym zapamiętać jedno słowo z dzisiejszego popołudnia. Tym słowem jest dialog. Zawsze byłem otwarty na dialog i będę nadal otwarty na dialog. Będę angażował się w dialog z państwem, z całą Komisją Rolnictwa i z każdym z państwa indywidualnie. I chcę także tym dialogiem. Popołudnie Wnet. Tak mówił o dialogu i mówi cały czas Janusz Wojciechowski w swoim kończącym wystąpieniu. Ponad 2 godziny przesłuchania za nami. Całości przysłuchiwał się i uczestniczył profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Rzeczywiście to było bardzo kluczowe oczywiście w tłumaczeniu, bo Janusz Wojciechowski posługuje się wyłącznie językiem angielskim w czasie tego przesłuchania, stąd tłumaczenie za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego, które państwo mogli usłyszeć, ale clue było zrozumiałe, dialog, porozumienie, to były te słowa, które najczęściej towarzyszyły naszemu kandydatowi na komisarza. Zgadza się, panie redaktorze, tak było. Rzeczywiście, no można powiedzieć, wysłuchanie, to jak i poprzednie, w których uczestniczyłem, było spokojne. Ja dzisiaj miałem spotkanie z polskimi dziennikarzami, którzy tu odwiedzili parlament, nie oczekiwali tu jakiejś burzy politycznej, nic takiego nie nastąpiło. Chociaż ostatnie pytanie dotyczyło spraw finansowych Janusza Wojciechowskiego. Tak, ale ono było takie trochę, żeby o to zapytać, to zapytał poseł z Europejskiej Partii Ludowej z Luksemburga, no kraju też bardzo znanego z pewnych kwestii, prawda? Z pieczołowitego przestrzegania wszystkich zasad finansowych i którego politycy wszyscy mają czyste ręce. No właśnie, jest takim wzorem dla nas wszystkich, więc staramy się, jak patrzymy, gdzie jest taki wzór, to patrzymy na Luksemburg. No tak, ale to w zasadzie to było tylko takie właśnie pytanie, żeby padło, no, prawda, ze strony tej grupy, która też, no, jako duża grupa będzie miała decydujący głos. Za chwilę będzie posiedzenie koordynatorów, bo to jest zawsze tak, że po takim wysłuchaniu zbierają się koordynatorzy i oni ustalają stanowisko parlamentu. Musi 3/4 jakby uznać, że wysłuchanie przebiegło pozytywnie. No a potem jest taki jeszcze dokument sporządzany, żeby jakby zachować na papierze te obietnice, które zostały przez kandydata komisarza. Panie profesorze, w tym wysłuchaniu Janusz Wojciechowski zwiększył swoje szanse na zaakceptowanie przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, czy je obniżył? No, ja bym powiedział tak, to znaczy, że jeżeli chodzi o te sprawy polityczne, myślę, że zwiększył, prawda? Że zwiększył na pewno. Jeżeli widziałbym pewne zagrożenie, to one dotyczyło tego, że rzeczywiście na niektóre pytania odpowiedzi były bardzo takie ogólne, prawda? Że będę współpracował, że powinniśmy wypracować strategię. To może się pojawić jako zarzut, no tak jak znam posiedzenia koordynatorów, bo wtedy się będzie oceniać, no, czy odpowiedzi były przekonujące. No jeżeli porównuję to z niektórymi innymi kandydatami, no to tam tego konkretu było więcej, przy czym muszę powiedzieć, że tamci kandydaci znowu mieli bardzo ułatwione zadanie, bo dotyczyło pewnych sfer, w których łatwiej jest mówić o przyszłości, w którym nie ma tak mocnych i silnych interesów, jak w przypadku rolnictwa.
Ja nie jestem. Ale to z tego wynikało, bo pewnie nie wszyscy radiosłuchacze, nie wszyscy Polacy na bieżąco i pasjami oglądają każde przesłuchanie na komisarza przed Unią Europejską, tak, ale to nie, było... to szkoda bardzo, to szkoda, no bo też, to są pasjonujące wysłuchania. Też więc... żałujemy, ale to było dojmujące doznanie, że Janusz Wojciechowski mówi niesłychanie ogólnie, nawet w swoim wstępnym 15-minutowym referacie, do żadnej konkretnej sprawyśmy nie usłyszeli, co się stanie z rolnictwem, były tylko... No więc tutaj widziałbym no naprawdę trochę jedną słabość i mam lekką pretensję do doradców, żeby być może wynikało to z tego, żeby unikać antagonizowania, prawda, jakiejś, jak którejś, prawda, z frakcji, z której z grup, prawda, czy z grup interesów w rolnictwie. Natomiast wydaje mi się, że lepiej byłoby, żeby taką no, silniejszą wizję zarysować. Zwłaszcza, że pytania można było przewidzieć, prawda, czyły klimatu, właśnie mniejszych gospodarstw, no tam ochrony, prawda, rolników przy związku z otwieraniem rynków globalnych i tak dalej. I wydaje mi się, ja wielokrotnie rozmawiałem z panem Januszem Wojciechowskim, wiem, że on ma bardzo tutaj wyraziste i ciekawe poglądy. Ale ich nie ujawnił na tym przesłuchaniu specjalnie. No niestety muszę stwierdzić, że rzeczywiście nie byłoby fair, prawda, gdybym powiedział, że to było maksimum tego, co można było powiedzieć. Więc to jest, tutaj się trochę obawiam, tak, że trochę się obawiam. Mam nadzieję, że to będzie uznane przez tych koordynatorów, którzy znają przecież pana Wojciechowskiego też z jego pracy w tej komisji, no jako... nie jako zapowiedź tego, że on będzie unikał pewnych tematów, tylko że no właśnie jako to danie szansy na także parlamentowi, żeby w przyszłości wypracować taką strategię. Ale tego mi rzeczywiście zabrakło. No zabrakło mi tego, że takiej wizji mocniejszej nie tutaj się to ona się nie pojawiła. No i to trochę szkoda. Panie profesorze, a ten temat klimatu, bo też to było uderzające w tym przesłuchaniu, że Janusz Wojciechowski i był dużo pytany i sam dużo mówił o kwestiach klimatycznych, jakby rzeczywiście ten nowy zielony ład stał się podstawą myślenia o gospodarce i w ogóle polityce europejskiej w nowej komisji. Tak, przy czym to jeszcze trzeba dodać, że to wysłuchanie było przed dwiema komisjami, komisji Agry, czyli komisji rolnictwa i komisji Envi, czyli komisji, która zajmuje się sprawami właśnie klimatu. No i to jest no, ważna kwestia i ona się oczywiście łączy z rolnictwem, no bo tutaj wszyscy pytają wtedy, jaki będzie wkład rolnictwa w osiąganiu celów klimatycznych, no to jest na przykład zeroemisyjnej gospodarki w 2050 roku. Tutaj też można było trochę ostrzej, prawda, czy bardziej w sposób taki bardziej wyrazisty może coś powiedzieć, zaproponować. No więc, Unia, no zwłaszcza tutaj jeszcze zwracam uwagę, że takim tym kierującym, prawda, wiceprzewodniczącym do spraw klimatu będzie znany nam doskonale Frans Timmermans i jemu pan Janusz Wojciechowski, jeżeli obaj zostaną oczywiście zaaprobowani, będzie jakby podlegał w tej sprawie. Więc no, trochę mi zabrakło tutaj właśnie takiego liczb tego, co można by było zrobić, jaka jest sytuacja w rolnictwie, ile jest emisji, no czegoś i co można by w tej kwestii no, z jakimś pomysłem, prawda, co można by było zrobić, żeby rzeczywiście rolnictwo przyczyniało się, zmieniało się w tym kierunku bardziej ekologicznym, a padły znowu dosyć ogólne sformułowania, że małe gospodarstwa, że no i tak dalej, prawda, ale trochę było za mało tego, myślę też z punktu widzenia tych grup ekologicznych,
które są też bardzo ideologiczne, to może być trochę niewystarczające. Na jakich zasadach głosują ci koordynatorzy? To jest decyzja polityczna, czy rzeczywiście jest tak, że teraz będą rozbierać na czynniki pierwsze i tą ustną, i tą pisemną część wysłuchania pana Wojciechowskiego? Tak, no to wszyscy pytają, znaczy odpowiadają na pytanie sobie, czy kandydat odpowiedział na pytania, czy spełnia te warunki, czy odpowiada im, prawda, czy oni łączą z nim nadzieję, prawda, na to, żeby pewne cele, które są ważne dla poszczególnych grup politycznych, zrealizować. No i tak się ocenia. No ja dzisiaj byłem też na takim właśnie posiedzeniu koordynatorów. One są zawsze in camera, nie są publiczne, dotyczące pani Marii Gabriel, która będzie się zajmowała młodzieżą i innowacją. No i to jest taka właśnie wymiana. Potem zdanie się opracowuje pewien dokument, który podsumowuje takie wysłuchanie i to, co zostało powiedziane. Więc no cóż, trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało, żeby... A ja kiedy będzie decyzja? To dzisiaj zapadnie, czy to jest kwestia dni najbliższych? Ja myślę, że już dzisiaj po tym... A potem jest głosowanie, więc na komisji. Najpierw jest decyzja tych koordynatorów, prawda? Czy ich jakby rekomendacja, czy... Jak mówię, musi być 3/4... koordynatorów, żeby kandydat jakby został zaaprobowany. Potem jest jeszcze tak, że istnieje też taka możliwość no, ponownego wysłuchania, już krótszego, prawda? Albo uznaje się, że kandydat, koordynatorzy uznają, że kandydat nie spełnia tych oczekiwań, które towarzyszą, prawda, tej kandydaturze na tę właśnie inną funkcję. Panie profesorze, na koniec zmieńmy temat okiem i polityka, ale także socjologa. Nasza kampania krajowa, kampania wyborcza na 12 dni przed wyborami wygląda jak? Ja byłem właśnie wczoraj, trochę jechałem po Polsce dosyć długą trasę, byłem gdzieś na południu Polski. No, widać tę kampanię, jest w sensie takim, prawda, w wszystkich wioskach widać twarze naszych kandydatów i miasteczkach, i dużych miastach. Także kampania jest intensywna. Wszyscy wiemy, że jest duża stawka tych wyborów. To jest też stawka europejska, bo Polska jest ważnym krajem europejskim. Poza tym no trochę tutaj się mierzą różne siły takie, które chciałyby jednak reformy, też reformy Unii, czy trochę innej polityki europejskiej z tymi, którzy chcieliby tak, żeby było tak, jak było zawsze, prawda, nawet jeszcze przed 2014 rokiem, ale już niekoniecznie tak, jak to chcieli sobie, myśleli o Europie, o Unii, ojcowie założyciele Unii, czy początków integracji europejskiej. No cóż, a oczy Brukseli są zwrócone na Polskę? To jest tak, że europosłowie i ci bardziej konserwatywni, ci bardziej liberalni patrzą i liczą, opcja wygra nad Wisłą? Ja myślę, że sami europosłowie to no tak w miarę się interesują, natomiast oczy tych, którzy rzeczywiście w polityce europejskiej się liczą, paru ważnych stolic europejskich, no są bardzo zwrócone na Polskę, bo to jest niezwykle, niezwykle istotne. Gdyby zdarzyło się coś, co z mojego punktu widzenia byłoby katastrofą, no to ta katastrofa, to znaczy, że do władzy dochodzi w Polsce opozycja, koalicja, no to jest również katastrofa, która ma konsekwencje, miałaby konsekwencje europejskie. No ale miejmy nadzieję, mam nadzieję, że Polacy
rozumieją, jaka jest stawka i przede wszystkim pójdą zagłosować. Pójdą zagłosować i na pod tym apelem opcją, którą może mogę śmiało i tu się nie powiem, nazywam opcją patriotyczną. Ale pod tym apelem, żeby pójść głosować w ogóle, to możemy się wszyscy podpisać. No wybory. Proszę bardzo się podpisywać. 13 października. Ja dołączam jeszcze swój własny apel, panie redaktorze, lista numer 2. I pod tym apelem podpisać już się nie możemy. Profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. 17.06. Zakończyło się przesłuchanie kilkanaście minut temu Janusza Wojciechowskiego na kandydata na komisarza do spraw rolnictwa w nowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. No i być może dzisiaj, jak powiedział profesor Zdzisław Krasnodębski, będzie wiadomo, jak zagłosuje komisja i czy kandydat rządu polskiego uzyska akceptację posłów w Brukseli. To tyle z Warszawy. 17.06 na zegarach, a w Krakowie jest Krzysztof Skowroński. I też jest ta sama godzina. Gdybym popatrzył się przez okno, to widziałbym teraz most na Wiśle, bo my jesteśmy na Wiśle, nie nad Wisłą, tylko na Wiśle, bo prowadzimy programy z barki, która przycumowała przy nadbrzeżu, które jest usytuowane niedaleko Wawelu i widzimy przez okno, widzimy też Wawel. Ale cały czas zbieramy komentarze i oceny po przesłuchaniu Janusza Wojciechowskiego, naszego kandydata na komisarza w Komisji Europejskiej. No i nieoficjalne informacje wśród tych osób, które uczestniczyły w tej debacie, są takie, że socjaliści, czyli druga największa frakcja, prawdopodobnie będzie składać wniosek o dodatkowe przesłuchanie naszego kandydata. Opinia wśród europarlamentarzystów jest taka, że merytorycznie to było za mało, żeby poprzeć Janusza Wojciechowskiego, że pytania były zbyt ogólne. No i podobno sytuacja nie jest dobra. To wszystko nieoficjalne informacje prosto z Europarlamentu.